Similio Historia, gra od wydawnictwa Fox Games. Bardzo dziękujemy. Będzie to seria gier, te Similio. Całkiem ciekawy produkt. Niby troszkę jak zgadnij kto to, ale nie do końca. No, fajnie zrobione. Więc tak, pierwsze co nam się tutaj podoba, to że te postaci są tutaj graficznie super zrobione. Kolejna rzecz, że jest trochę edukacji. Po każdej z tych postaci czegoś się dowiemy. Na przykład, że Lincoln był prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki w czasie wojny secesyjnej i zniósł niewolnictwo i kiedy żył. A oprócz tego gra polega na dyskusji, taka kooperacyjna, żebyśmy zgadli, kto jest ukrytą postacią. Znaczy, która to jest ta ukryta postać narratora. Więc dyskutujemy o cechach wspólnych postaci, ale to nie tylko wygląd, ale także właśnie z tych biogramów, także jak ktoś wie coś więcej na danej postaci, są znane w większości postaci, więc nas ta gra uczy argumentowania, dyskusji, wzywa do tego, byśmy rozszerzali naszą wiedzę o tych osobach. I tak, na czym to polega? Najpierw mam stos, biorę wieścią kartę ze stosu. Oglądam, to będzie moja tajna postać. Niech to teraz będzie, nie wiem, Napoleon Bonaparte, tak? Tu go mam, Napoleona Bonaparte. Następnie do tego mojego Napoleona dobieram 11 kolejnych kart, tasuję i rozkładam. Więc tutaj jedna jest tajną postacią, będzie ten Napoleon Bonaparte, o czym gracze nie wiedzą, no a pozostałe postaci tutaj takie różne wyszły losowo nam stali. Następnie dobieram 5 kart na rękę. I tą rękę będę sobie uzupełniał co rundę. Gracze będą musieli po kolei eliminować postaci. W pierwszej rundzie jedną, w drugiej rundzie dwie, potem w trzeciej rundzie trzy, w czwartej rundzie cztery. W piątej rundzie pozostaną dwie postaci. Jeśli oczywiście nie wyeliminujemy tego naszego w tym wypadku Bonapartego, Napoleona. I będą musieli gracze wybrać tą właściwą, która jest tym tajnym tutaj naszym pomocnikiem. I wtedy wygrali. No, jeśli wcześniej już ta tajna postać zostanie uznana za tą niepasującą, no to wszyscy przegrywamy. Ja w swojej turze nic nie mówię, jedynie mogę zagrywać karty pionowo, jak dana karta pasuje do tego tajnej osoby, lub poziomo, jak nie ma nic wspólnego, albo ja niewiele wspólnego. No i zobaczmy, jak nam to pójdzie. Jest tam ten Napoleon, ja o tym wiem. Na przykład zagram kartę Maria Kiri-Skłodowska i zagrałem ją tak. Dlaczego ją zagrałem? A bo to była Polka, ale no Kiri miała, więc też jest francuska. A Napoleon tutaj, tak, Francja, cesarz Francuzów. Więc tak, oni mogą równie dobrze pomyśleć, że tutaj tym pomocnikiem jest kobieta, ale kobiet jest tu niewiele, tak? Są dwie kobiety tylko. Mogą patrzeć na wiek, mogą patrzeć na wygląd, mogą patrzeć na te biogramy, na co chcą, co im pasuje. Powiedzmy, że uznali, że ten kompletnie nie będzie pasował, bo ani to nie jest Azjatka, ani to nie jest stara osoba, ani to nie jest mężczyzna, więc powiedzmy, ta postać, tak, to jest Japończyk, japoński malarz, odpada. Są lata też inne, tak? 1760, no troszkę, no 20 lat różnicy między urodzeniem. Powiedzmy, że uznają, że ta nie pasuje. No i rzeczywiście nie pasuje, no udało się, ja dobieram jedną kartę do kompletu 5. Podpowiedź pozostaje. Teraz powiedzmy, wyłożyłbym taką, że kompletnie nie pasuje. No i teraz mogą powiedzieć tak. Tu kobieta była, tu kobieta nie pasuje. Mogą pomyśleć, że może teraz chodzi o kobietę albo starożytność, tak? Że to nie jest nikt ze starożytności. No na przykład wzięliby tą kobieta, starożytność, filozofka, tak? Więc też może tu już naszej ery, ale też generalnie dawne lata. Więc może by to wyeliminowali. I teraz w drugiej rundzie muszą dwie wyeliminować, bo to jest druga runda, więc wyeliminowali tą jedną i drugą muszą się zastanowić. Może zaryzykują, wyeliminują na przykład tutaj, ze względu na wiek, brodę i tak dalej, to tą by zakryli. No i zakryliby dobrze, tak? Teraz ja muszę uzupełnić znowu rękę. O, tu mi przyszło. I ktoś, kto nie pasuje, albo ktoś, kto pasuje. Może damy
Newtona. Newton, Katarzyna Wielka. O, Katarzyna Wielka, cesarzowa, tak? Cesarz, cesarzowa. To damy tak. No, cesarzowa tutaj, wiadomo, inny kraj, tak? Bo to jest Imperium Rosyjskie, tam jest francuskie. No, ale powiedzmy, że będzie jako ok. No to teraz muszą ich trzy karty zlikwidować, bo jest trzecia runda. No, na przykład zlikwidują sobie tego, bo tu nie było Amerykanów. Na przykład zlikwidują sobie tego, bo ze względu na ten czas. I zlikwidują sobie kartę, no teraz mogliby mieć problem, na przykład tą. Tak. No i powiedzmy, że jest ok. Teraz będzie czwarta runda, będą musieli cztery zlikwidować, no bo raz, dwa, trzy, cztery i w piątej rundzie pozostaną im dwie. Ja oczywiście muszę uzupełnić rękę. No i teraz muszę pomyśleć, co sobie tu zagrać. Nie za bardzo mam pomysł. Zagramy może coś, co kompletnie nie pasuje. Kobieta, Indianka. O. Tak. No to teraz muszą zlikwidować ile? To jest czwarta runda, cztery. No to powiedzmy kobietę, że to nie będzie kobieta, myślę, tak? Może. Indianka, trudno powiedzieć, tu ma jakieś ozdoby, może coś jest trochę podobna do Tutenchamona, no trudno powiedzieć, może jest. To by jego zlikwidowali, potem by na przykład zlikwidowali broda tego tutaj Leonarda da Vinci. I na przykład zlikwidowaliby naszego Bonaparte, nie udało nam się, bo Bonaparte grał, no niestety. Jakby nie zlikwidowali Bonaparte, tylko tutaj na przykład Van Gogha, tak? No to byśmy dalej grali. No i teraz bym znowu uzupełnił rękę. O taką kartę tym razem. Konfucjusza. No i pytanie tutaj graczy, dałbym podpowiedź, tak? Na coś, co pasuje lub coś nie pasuje lub nie pasuje poziomo. No i muszą zdecydować, który jest tym tajnym współpracownikiem. Tajną postacią. I to jest Similio Historia. Wam całkiem fajne. Uczy nas argumentowania, uczy nas rozmowy, wzywa do tej dyskusji. Poznajemy postaci też trochę głębiej, ze względu na te noty biograficzne drobne tutaj, ale także można coś więcej, jak ktoś wie, porozmawiać, bo to warto z rodzicami pograć, jako taka edukacja rodzinna. Więc jak ktoś coś wie o, nie wiem, o Szekspirze czy o Bonaparte więcej, to może powiedzieć i znaleźć albo odrzucić jakieś cechy wspólne z tymi postaciami. No plus ta dedukcja, no, co mają te postacie wyłożone jako pasujące, niepasujące do tej naszej postaci zagrywanej. Bardzo fajnie zrobiona gierka z nutą historii, z nutą edukacji, dedukcyjna, ślicznie tutaj wyglądająca, no patrzcie jak to jest ładnie zrobione. Podoba mi się to, to jest Similio, a jeszcze też jak będą kolejne z tej serii gierki, na przykład baśnie, no to wtedy jedna osoba. Tutaj mamy z jednej talii karty, na przykład historia, a ja gram wtedy baśnią i ja wydaję karty z baśni, tak? I muszą porównywać postaci z historii realne z postaciami baśniowymi. No to w ogóle jest mega fajna zabawa, jeszcze weselsze. Chociaż przypuszczam, że wtedy trochę może mniej edukacyjne. Ale na pewno wesołe i na pewno dzieci bardziej znają, te młodsze dzieci bardziej znają bajki, baśnie niż historię, tak? Similio, historia. Dzięki.